aureola, aureola, aureola. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Piękna Pani, wskaż mi drogę. Szczęście dzieci nie miało końca. Dziadek powiedział, że znowu czas na wyjazd w góry. I znowu zobaczymy drapacze chmur? Zapytał Maciek, który tak nazywał wysokie góry sięgające do chmur. Tak, Maćku, dokładnie tam jedziemy, w stronę Zakopanego do Ludźmierza. Ale i tak nam nie powiesz nic więcej, prawda? Zapytała zrezygnowana Jadzia, znając z góry odpowiedź. Oczywiście, że nic więcej wam nie powiem, poza tym tylko, że jedziemy do Królowej Podhala. Wszystkiego dowiecie się... na miejscu! Dokończyły chórem dzieci. Po kilku godzinach dojechali na miejsce. Piękne, majestatyczne góry budziły zachwyt u Maćka i Jadzi. Kiedy weszli do kościółka, gdzie mieszkała Królowa Podhala, zdziwiło ich, że zamiast wspaniałego obrazu w centrum kościoła stoi niewielka drewniana figurka. Dziadku, czy to jest Królowa Podhala? Zapytała zaciekawiona Jadzia. Tak, to ona. Posłuchajcie uważnie, jak się tu znalazła. Dawno, dawno temu, przed 600 laty, żył pewien kupiec węgierski. Jechał wozem załadowanym winem z Węgier do Nowego Targu. W pewnym momencie zabłądził i jego wóz ugrzązł na torfowisku niedaleko Ludźmierza. Robiło się już ciemno i kupiec nie miał pojęcia, co zrobić. Kiedy próbował wrócić tą samą drogą, zbłądził jeszcze bardziej, a z lasów słyszał wycie wilków. Śmiertelnie przerażony, z wielkim zapałem modlił się do Matki Bożej, aby pokazała mu właściwy szlak. Kiedy zapłakany leżał na ziemi, nagle ukazał się złocisty obłok, a na nim piękna pani z dzieciątkiem na ręku. Dała mu znak ręką, żeby ruszył za nią. Tak doszedł do małego kościółka w Ludźmierzu. Z wdzięczności padł do nóg pięknej pani, ale ona zniknęła. Jednak z miejsca, w którym stała, wytrysnęło źródełko czystej wody. Z wdzięczności kupiec polecił wykonać figurkę Matki Bożej taką, jaką widział. Niedługo potem podhalańscy górale bardzo pokochali Matkę Bożą i ogłosili ją Królową Podhala. Miłość okazała się odwzajemniona, ponieważ w niedługim czasie zanotowano wiele cudów i nawróceń za przyczyną Matki Bożej Ludźmierskiej, która do dziś pokazuje ludziom dobrą drogę w życiu. Piękna historia, dziadku! Powiedział Maciek. Naprawdę Matka Boża pokazała kupcowi drogę? Tak głosi legenda, Maćku, a każda legenda ma w sobie ziarnko prawdy. Matka Boża pokazała mu dobrą drogę. Ważniejsze jest jednak to, że Królowa Podhala chce pokazywać dobrą drogę życia każdemu z nas. Przypomina nam, żebyśmy przestrzegali przykazań, modlili się i spełniali dobre uczynki, bo ona bardzo je lubi. Czyli jak nie będę bić Maćka, ani kłamać, ani zabierać innym rzeczy, to wtedy pójdę dobrą drogą? Zapytała Jadzia. Tak, Jadziu, ale iść dobrą drogą, o której mówi Królowa Podhala, to również kochać, to znaczy spontanicznie robić coś dobrego dla innych, czyli robić tak zwane dobre uczynki. To ja zrobię dziś nawet 2 dobre uczynki, powiedział Maciek. A ja nie będę gorsza. Zrobię 3. Zobaczysz. 1 nawet będzie dla ciebie. Powiedziała dumnie Jadzia. Dziadek tylko serdecznie się uśmiechnął. Na koniec powiem wam, że byłem tu w 97 roku, kiedy do Ludźmierza przyjechał Jan Paweł II i stąd pokazał całemu światu, że Maryja ukazuje nam najprostszą drogę do Boga, którą odnajdujemy modląc się na różańcu. Zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu.